Hej, cześć, witajcie wszyscy. Powiem wam szczerze, że dzisiaj w prognozie raczej nie ma nic do omawiania. No i tak sobie zrobimy. Jesteśmy spaceweatherlife.com. I co tu mamy? Zobaczcie, ile mamy tu plam słonecznych. Już nawet nie będę wymieniał ich numerów, bo to już robiłem ostatnio. I powiem wam, wiecie co mnie bardzo niepokoi? Niepokoi mnie to, że ich jest aż tyle i one są ogromne. Powiem wam tyle. Na razie najbardziej na czerwono jest plama 3500. Jak to wygląda z rozbłyskami? Nie jest tragicznie, ale nie jest też dobrze. Aktywność słoneczna z ostatnich 2 godzin nie jest tragicznie, choć teraz mamy prawie 11, więc jest płasko, czyli jest w miarę dobrze. Dziury koronalne. Koronalny wyrzut masy, piękne strumienie energii ze Słońca. Po prostu lecą. Aktywność protonowa, patrzcie, zbliża się aż już do 1, więc coś już jest na rzeczy. Ale co ja chcę powiedzieć? Słuchajcie, chodzi o to, że gdyby teraz któraś z tych plam wybuchła, to jesteśmy dosłownie w ciemnej D. A dlaczego? A dlatego, że nasza technologia, sieci energetyczne, sieci komputerowe, komputery, serwery, routery, switche i inne węzły internetowe, jak serwerownie, centra danych i inne tego typu właśnie miejsca, to po prostu takiego wybuchu by po prostu nie przetrwały. Najlepszą opcją, jaką można zrobić, gdyby 4 plamy wybuchły, albo większa ilość, to jest całkowite wyłączenie sieci energetycznych na całej planecie. Wyłączenie satelitów telekomunikacyjnych, wojskowych i innych. Nawet wyłączenie całkowicie stacji kosmicznej i ewakuacja z niej astronautów. Wyłączenie sieci energetycznych na Ziemi. Sieci telekomunikacyjnych i tak dalej. Wyłączenie praktycznie wszystkiego. Tylko takie zabiegi dadzą nam 100% gwarancję, że nasza technika przetrwa uderzenie takiej burzy. A powiem wam szczerze, że każdy, kto się zna na prognozach kosmicznych, to wie, że jeżeli są tak ogromne plamy na tarczy słonecznej, no to będą fajerwerki. A jak zobaczycie, do tej pory jakoś się nie pomyliłem i moja prognoza na styczeń 2024, że zacznie się dopiero robić fajnie i będzie kolorowo, włącznie z fajerwerkami i sztucznymi ogniami, bo będą wybuchać transformatory po prostu z przepięć i będzie indukowana energia w liniach przesyłowych na dużych odległościach i innych tego typu skutkach. A dlaczego? No bo po prostu jonosfera i wyższe warstwy atmosfery włącznie z polem magnetycznym zostaną turbo doładowane energią z takiego rozbłysku. Więc jeżeli z czymś się pomyliłem, to przepraszam, mam prawo. Ja nie jestem naukowcem fizyki słonecznej, ja tylko się tym interesuję, ale jakoś na razie chyba dobrze mówię, skoro nikt mi czegoś nie dokleił w komentarzu, ani nie zgłosił tego filmu jako fake teorii albo fake news, więc znaczy, że się dobrze znam na tym, co mówię. I powiem wam szczerze, że naprawdę może być niezły kocioł, bo naprawdę, jeżeli któraś z tych plam by wybuchła i to z potężną siłą, to przypomnę tu 2015 rok, gdzie po prostu NASA zataiła fakt, że wtedy burza słoneczna ogromna przeszła w miejscu, w którym Ziemia była 2 tygodnie wcześniej. Gdybyśmy wtedy byli w tamtym miejscu, no to byśmy się już cofnęli do epoki kamienia dymanego i tyle. I byśmy zaczynali praktycznie odbudowę całego świata od zera. A przypomnę tutaj, że fabryki, które produkują ogromne transformatory przemysłowe, to są tylko USA, Chiny, no i może Niemcy.
Chyba, że powstało więcej takich fabryk, ale my nie mamy za bardzo tych transformatorów w zapasie, więc dlatego was informuję, że jeżeli doszłoby do kataklizmu tego typu, że jeden albo dwa by były rozbłyski takie ogromne, więc ja wam gwarantuję, że naprawdę będzie cienko. I nie słuchajcie fake newsów na Facebooku, że ktoś pisze, o właśnie coś tam wybuchło, leci ogromna burza słoneczna. Tylko sprawdzajcie na właśnie tej stronie spaceweatherlife.com albo na Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej i MGW, bo to są według mnie zaufane strony, na których bardziej będziecie wiedzieli, co się dzieje i co jest prawdą, niż na takich wieśniackich stronach typu Koniec Świata 2012 i innych tego typu oszołomach jak Anty5G na Facebooku. No. Ja cały czas wam staram, cały czas się wam staram i tu mamy IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Pogoda Kosmiczna, i cały czas staram się was ostrzegać. O, no jak zwykle strona się nie załadowała, a dlaczego? No bo nie ma sygnału. Ja nie wiem, co ci ludzie, powiem wam szczerze, widzą w tym 5G, jak dla mnie to jest jedno wielkie gówno, bo pracuję w telekomunikacji i znam tą technologię. Ta technologia bardziej się przyda służbom typu ratownictwo, prewencja, czyli policja, wojsko i straży pożarnej i takim innym jeszcze. Zobaczcie, tutaj mamy burze geomagnetyczne, już mamy G2, czyli już się coś zaczyna dziać. Więc dlatego ja wam, słuchajcie, mówię, że naprawdę na takich stronach, jak ja wam pokazuję, powinniście sprawdzać, co się ogólnie dzieje, bo takie strony jak na przykład Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, IMGW, da wam bardzo dobry wgląd w pogodę kosmiczną, a nie takie trzecie strony jak Koniec Świata 2012, Anty5G, Antyszczepionkowcy i inne cholery, które nawet nie wiedzą, co mówią, a mówią tylko po to, jak na przykład gazeta.pl, WP, Interia, Onet, które piszą artykuły: koniec świata, ogromna plama słoneczna wybuchła, leci do nas ogromna burza, koniec świata, gówno prawda. Słuchajcie, im chodzi o kliknięcia w artykuły, ile kliknięć, oni z tego mają właśnie kasę. Więc naprawdę ludzie, nie dajcie się wydymać na informacje. Pozdrawiam was serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Trzymajcie się i nie dajcie się wyrolować na informacje.